Teraz zapraszam do zabrania głosu pana mecenasa Mariana Barańskiego, który sprawą Feliksa Konecznego zajmuje się od bardzo dawna. Do nabycia jest książka Liga Narodowo-Demokratyczna 1957-1960. To była pierwsza konspiracyjna organizacja narodowa po 1956 roku w Polsce i właśnie w ramach tej organizacji pan mecenas Barański rozpoczynał swoją działalność i już wówczas jednym z fundamentów ideologii tejże organizacji była właśnie myśl Feliksa Konecznego. Jako taką ciekawostkę, nie wiem czy mogę powiedzieć, mniej więcej 45 lat temu znany skądinąd ostatnio ze słynnego kazania w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Bazylice Najświętszej Marii Panny na pogrzebie Adamowicza ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, na początku, w pierwszej połowie lat 70. zaprosił pana Mariana Barańskiego do Gdańska, żeby szkolił z tematu właśnie nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego młodzież związaną z tym duszpasterstwem, a wśród tej młodzieży byli później konkurujący między sobą między innymi Aleksander Hall, przywódca ruchu Młodej Polski, oraz Mariusz Urban z niezależnej grupy politycznej, po kilku latach śmiertelni, nazwijmy to, wrogowie ideowi. No, zdaje się, że refleksje pana, jeżeli chodzi o zainteresowanie w Gdańsku nauką Konecznego, nie były najlepsze, ale chyba dwa czy trzy spotkania na temat... Dwa spotkania. Pan odbył. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję uprzejmie. Ja przepraszam, mam trochę chrypę, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby się z państwem spotkać. Może na siedząco? Tak, ale jeszcze, bo ja sprawę Wykonecznego znam od roku 1959, więc chyba jestem najstarszym tutaj uczestnikiem tego. Rzecz interesująca, zaraz przejdę do meritum. Naszym, powiedzmy, człowiekiem, który wprowadził nas, był pan Piotr Bogdanowicz. To był Ormianin, który był sławnym działaczem Młodzieży Narodowej przed wojną i dzięki któremu myśmy się zainteresowali w ogóle ruchem narodowym. W 1957 roku już zaczął przemyśleć, choć był Ormianinem, ale był szczerym patriotą polskim i chciał wznowić działalność narodową. I rzecz charakterystyczna, zainteresował się właśnie Konecznym. I w tych pierwszych zajęciach, które myśmy mieli w latach 59-60 już oczywiście żeśmy wpadli, bo bezpieka nas namierzyła, to pamiętam, że mówiliśmy na temat Konecznego. Także tyle. Proszę państwa, ja tutaj chciałem podjąć się tematu walki cywilizacyjnej na terenie Polski od potopu szwedzkiego do chwili obecnej. Temat właściwie chyba dotychczas nie ujmowany. Nie wiem czy jak mi to, że tak powiem, pójdzie. Mam nadzieję jednak, że to państwa może zainteresować. Ja to w moim przekonaniu robię w ujęciu Feliksa Konecznego. Otóż w wieku XVI wieku Stanisław Orzechowski, pisarz, napisał, że Polska we wszystkim doskonała jest,
nikt jej nic przydać ani ująć nie może. I to było przeświadczenie ówczesnej szlachty. Stanu, który dzierżył władzę i który wytyczał kierunki polityczne. Na tym nie poprzestano, ponieważ zwalił się na nas potop szwedzki i wówczas wybuchło ogólnonarodowe powstanie, o czym się niewiele mówi. Pierwsze i jedyne dotychczas w naszych dziejach powstanie ogólnonarodowe, do tego zwycięskie. Po pokonaniu najeźdźców, po przepędzeniu ich, po błyskawicznym rozgromieniu Rosjan, czyli po pobiciu wszystkich, kraju zapanował stan euforii i szlachta uznała, że najważniejsze są w świecie całym treści polskie. To był swoisty polonocentryzm. Tylko treści polskie, one są prawdziwe i nie ma innych. Nie do pomyślenia było na przykład, żeby jakaś kobieta wyszła za cudzoziemca. Jakaś szlachcianka, żeby wyszła za cudzoziemca. To się nie mieściło w pojęciach ówczesnych. I wśród tych treści wybijało się przede wszystkim wartość Wojska Polskiego jako formacji najlepszej w świecie, jej dzielności i męstwa. Dalej, walki o wolność zarówno osoby, jak i ogółu Polaków jako wartości najwyższych. Wybijał się format Polaka katolika. Ponadto, no oczywiście preferowano pieśni i tańce polskie. Wśród tańców polskich wymieniano polonez, mazur i oberek. To miały być. Wybijano jako najlepsze w świecie budownictwo i architekturę, ogładę i grzeczność towarzyską. Tak. To mniej więcej to, co ja zdołałem wyłowić z tych cech, treści, powiedzmy, staropolskich. I pojawił się prąd bardzo żywiołowy, że królem ma być Polak Piast. Przez Polaka Piasta rozumiano autentycznego Polaka, a nie jak dotychczas cudzoziemca rodu królewskiego. Miał być to normalny Polak, nie wywodzący się z rodu królewskiego. Na czele tej organizacji, bo jednak zaistniała organizacja tutaj, tak twierdzi Jędrzej Giertych, że utworzono tajną organizację, tajną ze względu na przemożny wpływ wrogów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ona była złożona z drobnej i średniej szlachty, ta organizacja. I ona doprowadziła na czele z podkanclerzem Andrzejem Olszowskim do wyboru dwóch królów Piasty. Mianowicie Michała Korybuta Wiśniowieckiego, syna słynnego Jaremy Wiśniowieckiego, pogromcy Kozaków i Tatarów, a po jego rychłej śmierci wybrano Jana Sobieskiego. I ten okres czasu można uznać za apogeum tej idei
powieści, nazwał mnie roboczo polonocentryzmem. Polonocentryzm. Oczywiście trudno tu, trzeba by się zastanowić, czy nie było tu jakichś elementów, powiedzmy, szowinizmu, ale mnie to osobiście to mi odpowiada, ta idea tego polonocentryzmu. Bo tak chcieli ludzie po prostu, to normalnie wytworzono i ja nie widzę tu żadnej sprzeczności z cywilizacją łacińską. Rozbudowano ją, wzbogacono tą cywilizację o poszczególne elementy składowe. Niestety nastały czasy saskie, kiedy społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia, bo musicie Państwo wiedzieć, że Koneczny uważa, że siła polityczna danego zrzeszenia ludzkiego nie wynika z siły państwa, ale z siły politycznej organizacji społecznej. To, co społeczeństwo sobie, czyli w tym przypadku naród staroświecki wytworzy mocą własną, oddolną, to i to jest najistotniejsze. Państwo ma być tutaj dodatkiem. I tak było w okresie staropolskim, bo społeczeństwo wybierało królów. Królów, nie królowie, że tak powiem, że ustrój polityczny Polski polegał na tym, że to było połączenie monarchii z demokracją szlachecką. I ta organizacja załamała się w czasach saskich, kiedy się okazało, że ona nie ma nic do powiedzenia, bo są zbyt przemożne siły. I wtedy jej twórcy, kanclerz Olszewski już nie żył, król Jan Sobieski, postanowili przechować te bezcenne swoje wartości w zaciszu domowym. Te idee były przechowywane w dworach i w dworkach. Jako bezcenne, powtarzam, wartości. Natomiast Sasi po prostu dusili wszelkie objawy aktywności społecznej, między innymi poprzez to, że zrywali sejmy. Sejmy były zrywane z inicjatywy królewskiej, więc społeczeństwo nie miało tutaj żadnego prawa głosu. Mało tego, Sas w roku 1720, August II Mocny, przedstawił plan rozbioru Polski Prusom, bo on był z Saksonii, Prusom i Austrii. I wydawałoby się, że ten plan zostanie zrealizowany, ale oparł się Piotr I władca Rosji, który powiedział, że to by było sprzeczne z wolą Bożą i z uczciwością. Nie zaakceptował planu rozbioru Polski, natomiast oczywiście zatroszczył się o to, żeby narzucono na Sejmie Niemym granic 24 tysiące wojska. Więcej Polska nie miała mieć. I ponadto w traktacie z władcą pruskim zatroszczył się o to, by byli oni gwarantami liberum veto, a więc, że tak powiem. Polska była w tych dwóch klamrach. Inaczej mówiąc, o suwerenności narodu to tutaj trudno jest mówić, skoro myśmy, że tak powiem, nie mogli sobie powiększać wojska raz ze względu na ustrój pańszczyźniany. To była ogromna przeszkoda, ale z drugiej strony państwa sąsiednie miały również pańszczyznę, a mimo wszystko potrafiły wystawić ogromne armie. Rosja na przykład miała w tym czasie 331 tysięcy wojska. Prusy i Austria po około 150, a nam wyznaczono 24 tysiące i dorabiano do tego jeszcze teorię w Polsce, że Polska
nie jest niebezpieczna dla nikogo, dlatego, tak powiem, może sobie funkcjonować. Potem w czasie zaborów okazało się, że to jest fikcja, że rozgrabiono nas błyskawicznie. Ale jeśli chodzi o treści cywilizacyjne, to tutaj nie było wielkich zmian, mimo tego dramatyzmu sytuacji, mimo niemoralności warstwy królewskiej i klik magnackich, które przejmowały treści obce, nie łacińskie. Masa ludności wyznawała treści tradycyjne. Nawet na skutek pracy księży i zakonów zmniejszył się zakres protestantyzmu protestantyzmu przede wszystkim w Polsce. To już nie były te czasy, gdzie protestantyzm mógł sobie, że tak powiem, przeszkadzać w rządzeniu państwa. Weszliśmy w okres rozbiorów z treściami tradycyjnymi. Bo trzeba państwu wiedzieć, że wtedy nie było komunikacji. Dwory i dworki to żyły własnym życiem. Kontakt był tylko przy pomocy, powiedzmy, konia czy bryczki, dlatego można było przechowywać te wszystkie treści. Zaborcy nie ingerowali w treści wychowania domowego. Dom mógł być twierdzą i był. Matki w okresie zaborów wychowywały swoje dzieci w wartościach tradycyjnych i patriotycznych. I tak było mniej więcej przez okres zaborów. Z tym, że społeczeństwo pokazało tutaj ogromną żywotność, mianowicie zwiększyliśmy swoją liczebność z 6 milionów do 18 milionów w 1918 roku. Zwiększyliśmy się trzykrotnie. Nadto wytworzono prądy polityczne, mówię o drugiej połowie XIX wieku, mianowicie narodowy i ludowy. I ludowy, które istnieją zresztą do dnia dzisiejszego. Wreszcie okres zaborów to jest największy w naszych dziejach czas rozkwitu literatury polskiej. Najwięksi pisarze urodzili się w tym okresie i Polska, nie mając własnego aparatu państwowego, pokazała, że można działać tutaj również i w ten sposób. Jak zdążę, to jeszcze dojadę do czasów dzisiejszych, bo też mnie to interesuje. Otóż te wszystkie wartości tradycyjne, śmiem twierdzić, przetrwały w Polsce aż do pierwszego telewizora. Telewizja, że tak powiem, przemieszała nam system wartości. Odtąd już dom nie był twierdzą, jak to mówi Maria Konopnicka w swojej rocze, że twierdzą nam będzie każdy próg. Nieprawda. Ten próg już został zniweczony. Już weszły treści obce. Natomiast w okresie międzywojennym na poziomie było szkolnictwo. Tutaj, co byśmy nie powiedzieli na ten temat, trzeba to przyznać. I ono wychowywało patriotów. Okres międzywojenny to jest okres ogromnego rozkwitu patriotyzmu. Ja na swój użytek próbuję państwu to przybliżyć. Otóż czytałem taką pracę księdza Cegiełki pod tytułem Mistyka Ojczyzny i on mówi, że ojczyzna to są wartości materialne i duchowe, które stworzył Bóg. I oczywiście
katolicy, identyfikując się z tymi treściami, miłując wręcz te treści, zwiększają swój patriotyzm. I to jest moim zdaniem ta zagadka patriotyzmu. Katolicyzm jest źródłem zwiększania się miłości ojczyzny. Natomiast Piłsudski niestety werbował ludzi do masonerii i jak się wydaje, każdy premier po zamachu majowym był masonem. Natomiast zmienił oczywiście kształt naszego godła narodowego, bo w roku 27 zdjęto mu krzyż, zostawiono koronę, natomiast skrzydła orła wstawiono pięcioramienne gwiazdy masońskie. I teraz jeszcze mam nadzieję, że przeczytam. Mam tutaj taką relację księdza Tokarzewskiego. Tokarzewski, tak, ksiądz Władysław Marian Tokarzewski. On był kapelanem Piłsudskiego. I dzięki panu Mosakowskiemu, to ja jestem w posiadaniu tego, co on na ten temat napisał. Przeczytam państwu króciutki tutaj fragmencik tegoż. Najbliższe otoczenie przyjaciół naczelnego wodza, z którymi najczęściej obcował, radził się i bezgranicznie im wierzył. Podpułkownik Wiesław Wieniawa-Długoszewski, ateusz, apostata, ożeniony z Żydówką. Kazimierz Świtalski, referent prasowy, apostata, ożenił się z cudzą żoną, ateusz zdeklarowany. Referentka prasowa Chubicka, ateuszka i apostatka. Pułkownik Piskorz, apostata, ożenił się z cudzą żoną. Osobisty przyjaciel, prystor, ateusz. Car, szef kancelarii cywilnej, ateusz i rozpustnik. Pułkownik Ryc, ateusz, socjal. Maciesza, mason, ateusz. Pułkownik Skotnicki, ożenił się z żoną Wieniawy. Piłsudski uwielbiał księdza, Ciepichała dziś apostata. Oto byli najbliżsi przyjaciele, doradcy i załóżnicy naczelnego wodza. No, to chciałem, żeby państwo wiedzieli, bo to uważam za bardzo cenne świadectwo człowieka, który był jego kapelanem. W okresie okupacji niemieckiej nie ponieśliśmy wielkich strat cywilizacyjnych. Nie mówię o stratach ludnościowych, ale to nie zaliczam ich do strat cywilizacyjnych. Straty cywilizacyjne to są straty w obrębie ducha, bo tu się toczy najważniejsza walka cywilizacyjna, w obrębie ducha się toczy. Otóż były pewne straty, Niemcy zachęcali do przerywania ciąży Polaków, a musicie państwo wiedzieć, że był tylko jedyny kraj w świecie, który wtedy przerywał ciąży, to była Rosja bolszewicka. Oni wprowadzili w 17 roku pod pozorem wolności proletariackich, że tak powiem, że każdy mógł sobie przerwać ciążę. Więc tutaj u nas Niemcy popierali, ponadto pijaństwo i na skutek zawieruchy wojenny był zmniejszony szacunek dla życia. No to też straty. Natomiast po roku 1944 nastąpiła okupacja naszego kraju przez siły żydowsko-masońskie. Bo Rosja bolszewicka od 1917 roku była pod władzą żydowską. Szowinistów żydowskich, którzy rządzili nią przy pomocy NKWD. I te siły właśnie
opanowały Polskę. Z tym, że jako ciekawostkę podam tutaj Państwu, Stalin dał sobie przetłumaczyć Gomułce, że zostawi w spokoju kościół, ale on będzie ograniczony tylko do sfery prywatnej i rolnictwa. Stąd to zadziwiające zjawisko, że u nas w zasadzie nie było kościołów i poza prześladowaniem poszczególnych księży czy biskupów, uwięzieniem prymasa, de facto kościół mógł funkcjonować w tej cywilizacji. Chyba cywilizacja, jak powtarzam, żydowska i bizantyjska. Nastąpiła omnipotencja państwa, to znaczy się państwo miało władzę na każdym odcinku. Zlikwidowano de facto samorząd, bo była jedna partia tylko, ponieważ obecnie kodowcy używają hasła, że tak powiem, faszysta, przezywając tak ludzi, którzy wyrażają poglądy patriotyczne, to ja powiem, że można by nazwać ich czerwonymi faszystami, ponieważ oni również są zwolennikami, że tak powiem, tutaj władzy nieograniczonej. Panie mecenasie, 5 minut jeszcze. 5 minut, dobrze. Już prawie kończę, ale szkoda, że kończę z tym, że pan mi obiecał, że jak napisze, to pan zawieści więcej, tak? Tak, jeżeli pan... No, dobrze. Omnipotencja państwa i jeszcze powiem tu tak. Zlikwidowano wszystkie przedwojenne partie polityczne, przeciwko czemu usiłowali protestować narodowcy. Chcieli przywrócić przedwojenne Stronnictwo Narodowe i to, co pan Rafał tu wspominał, w latach 59-60 utworzyliśmy Ligę Narodowo-Demokratyczną, ale bezpieka nas, że tak powiem, szybko zdusiła. Zbrodnią ogromną tego reżimu, sprzeczną zupełnie z tym, co mówi Konieczny, bo Konieczny mówi, że prawo ma być zgodne z etyką i ma być przedłużeniem etyki. Nie można innego prawa mieć, tylko musi być zgodne z etyką. Otóż zbrodnią na narodzie polskim było uchwalenie ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z kwietnia 1956 roku. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że Polki mordowały około 800 tysięcy dzieci rocznie, a rodziło się 500 tysięcy. Tak, taki był zakres tego mordu. Zamordowano, tak się oblicza, około 20 milionów Polaków. Więcej niż w czasie wojny nas zginęło na skutek. I wtedy, no, trudno się przechwalać, ale chyba to powiem. Wtedy ja zaprotestowałem. Nikt nie podjął tego. Zebrałem 51 podpisów wśród prawników polskich i złożyłem ten protest do Sejmu. Wraz z projektem ustawy o ochronie życia dziecka poczętego. Ale oczywiście, ponieważ to nie poskutkowało, to w roku 1977 założyłem Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu. Ogromna tutaj zasługa pana Walentego Majdańskiego, brata biskupa, który mnie zainspirował do tego. I tak działaliśmy aż do stanu wojennego w roku 1981. To mniej więcej chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz polecam, to jest wydawnictwo oparte
na sesji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na temat Ligi Narodowo-Demokratycznej, okres 1957-60. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Proszę bardzo.